Szanowni Państwo, ja się nazywam Dominika Ramirez-Wołkiewicz, jestem partnerem w spółce Arena Tax. Zajmujemy się doradztwem podatkowym, w tym również podatkiem cukrowym. I dzisiaj razem z Dawidem Zaremskim poprowadzimy wspólnie to godzinną prezentację w kwestiach technicznych. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące podatku cukrowego, to prosimy o zadawanie tych pytań na czacie i postaramy się później pod koniec prezentacji odpowiedzieć na wszystkie pytania. W prezentacji będą również nasze dane kontaktowe, więc w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Ogólnie o co chodzi z podatkiem cukrowym? Już od stycznia ta opłata od środków spożywczych, jak to nazwał nasz ustawodawca, została wprowadzona, więc już myślę, że część z Państwa miała styczność i zarówno z formularzami, jak i całą opłatą cukrową. Od czego się liczy i kto jest zobowiązany do ponoszenia takiej opłaty. Natomiast dzisiaj przedstawimy Państwu właśnie zarówno takie podstawowe informacje, ale też podzielimy się naszymi wrażeniami z praktyki i z doświadczenia, takimi trochę może smaczkami z tą opłatą cukrową. A więc od początku. Ustawa została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2021 roku, ale została uchwalona już na początku roku ubiegłego. Było trochę okresu przejściowego, żeby przedsiębiorcy mogli się przyzwyczaić i może przystosować do tych nowych rozwiązań. Ustawa jest napisana w sposób taki dość skomplikowany i nie zawsze można było zrozumieć na początku dokładnie, kto i dlaczego jest zobowiązany, bądź jak tą opłatę należy liczyć. Również były takie wątpliwości, może też takie wątpliwości praktyczne, kto jest odpowiedzialny na przykład za udzielanie interpretacji albo takich wiadomości, kto jest albo jaki towar podlega opłacie cukrowej. Z jednej strony można było składać wnioski o interpretację w trybie ordynacji podatkowej, natomiast nie były te interpretacje udzielane na bieżąco i również jak przedsiębiorcy dzwonili do urzędów skarbowych, to byli odsyłani do Ministerstwa Zdrowia, natomiast Ministerstwo Zdrowia też udzielało pewnych informacji, natomiast niestety nie były one wiążące. Także tutaj Dawid, widzę, że mi przerzuciłeś od razu na nowelizację. Tak, staram się dopasować. Dziękuję Ci bardzo. Jesteśmy w zupełnie innych miejscach i tutaj tak zdalnie musimy sobie trochę radzić. Z 30 marca została uchwalona nowelizacja, proszę Państwa, w której przeniesiono właśnie taką właściwość do wydawania interpretacji podatkowych z Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Finansów, a właściwie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. I obecnie możecie Państwo zadawać takie pytania w trybie właśnie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych i składać takie wnioski o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Także przynajmniej tutaj w tym znaczeniu jest już jasność. Też już zostały pierwsze interpretacje wydane, o czym może trochę później powiemy, z jaką interpretacją się spotkaliśmy. I ona potwierdziła dokładnie to, o czym mówiliśmy też w naszych rozmowach z przedsiębiorcami. Jeśli chodzi w ogóle o cel tej ustawy i dlaczego została ona wprowadzona, ponieważ tutaj ministerstwo konsekwentnie mówi o opłacie cukrowej, w ustawie się to nazywa opłatą od środków spożywczych, nie nazywa się to podatkiem cukrowym. Natomiast tak naprawdę jednym z celów wprowadzenia tej ustawy był cel fiskalny, to znaczy, że dzięki obciążeniu słodkich napojów taką opłatą cukrową spadnie spożycie cukru, szczególnie wśród, myślę, dzieci i młodzieży. I z takich obserwacji i rozmów widzimy, że rzeczywiście
jest mniej tych zakupów dokonywanych. Po pierwsze spowodował to wzrost cen takich produktów, a po drugie też spadło spożycie, może też z powodu lockdownów i koronawirusa. Dominika, mam takie pytanie, to czyli w Twojej ocenie zostały spełnione te cele tej ustawy? Znaczy, trudno na razie prognozować, bo minęło dokładnie 3 miesiące od wprowadzenia tej ustawy i tak naprawdę dopiero za 2 miesiące została rozliczona ta opłata. Natomiast cel fiskalny myślę, że w jakiejś części jest spełniany, dlatego że z informacji, które były publicznie dostępne, publikowane przez ministerstwo, to za pierwszy miesiąc wpłynęło ponad 70 milionów tej opłaty cukrowej i ponad 500 przedsiębiorców złożyło deklaracje dotyczące podatku cukrowego. Ja mówię, bo tam było bardzo dużo wątpliwości, szczególnie w tym okresie takim pierwszym przejściowym, dotyczącym tego, kto jest zobowiązany do zapłaty, czy na przykład sklepy spożywcze, które miały na stanie jeszcze z ubiegłego roku towary, czy muszą taką opłatę cukrową płacić, czy jej nie muszą płacić. Także tych wątpliwości było bardzo dużo. Jeśli już jesteśmy przy nowelizacji ustawy, to ta nowelizacja wprowadziła również oprócz tego określenia, kto jest właściwy w sprawie wydawania interpretacji w zakresie podatku cukrowego, to również została uregulowana kwestia zwrotu napojów przez wskazanie wprost, że kwotę tej raportowanej w danym okresie opłaty cukrowej będzie można pomniejszyć o tą opłatę wynikającą czy naliczoną od tych napojów zwróconych. Też jest doprecyzowanie definicji, co to znaczy wprowadzenie na rynek krajowy, ponieważ tutaj był trochę taki lapsus językowy i zmieniono z nabycia napojów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na nabycie napojów w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. No i jest to dość istotna różnica. Myślę, że ci z Państwa, którzy rozliczają podatki czy też tą opłatę cukrową, bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę, że czym innym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, kiedy rzeczywiście na przykład ktoś z Polski dostarcza towary za granicę, na rynek unijny, a czym innym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czyli wtedy, kiedy ten towar przyjeżdża do Polski i po prostu go nabywamy. No właśnie, to tak jak Dominika, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym przykładzie, taki klient nas zapytał, który ma restaurację, który prowadzi restaurację w Polsce, w Warszawie i który nabywa towary z Włoch. No i on właśnie zadał to samo pytanie, czy nabywając towary z Włoch, czyli dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czyli WNT, a nie WDT, czy on powinien uiścić tą opłatę od tych nabywanych towarów tutaj w Polsce. No, czytając literalnie ustawę, przepisy ustawy, można stwierdzić o ustawie o zdrowiu publicznym, że można stwierdzić, że takie opłaty nie powinien uiścić, bo tam jest napisane wprost, że podatek, tą opłatę pobiera się od WDT w takim wypadku, więc no ale na szczęście Ministerstwo Finansów doprecyzowało, tak jak powiedziałeś, ten lapsus i no od 1 maja, bo te przepisy wchodzą od 1 maja, no już mamy jasność, tylko teraz jest pytanie, jak się do tego odnieść od 1 stycznia do tego 1 maja. Są tutaj wątpliwości, no bazując na tym, że ustawodawca jest racjonalny, bo jest takie, jedna z dyrektyw też wykładni przepisów prawa, że jest ustawodawca jest racjonalny, no to w związku z tą zmianą, jeżeli ktoś sprowadzał napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, no to nie był objęty tą opłatą. Można to też tak zinterpretować, tylko trzeba pamiętać, że przepisy zmieniają się z dniem 1 maja 2021 roku. Czy mogę, Dawid, dalej poprosić? Dzięki. Proszę. Jakie produkty obejmuje opłata od środków spożywczych, a więc podatek cukrowy? Przede wszystkim są to, proszę Państwa, napoje, a więc napoje, które mają dodatek cukrów, glukozy, fruktozy,
albo środków spożywczych zawierających cukry, substancji słodzących w rozumieniu rozporządzenia unijnego oraz kofeiny, tauryny. I co tak naprawdę jest napojem? Czyli jeszcze na początku przedsiębiorcy się pytali, czy mój produkt będzie objęty na przykład tą opłatą cukrową, czy nie będzie objęty, bo na przykład jest w postaci proszku, a więc nie jest w postaci napoju. I proszę Państwa, musimy się odwołać przede wszystkim do definicji napoju. Napojem jest wyrób w postaci napoju. Proste. I syrop, będący środkiem spożywczym, ujęty w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w klasach 10.32, 10.89 oraz 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z tych substancji słodzących, a więc glukoza, fruktoza, substancje słodzące, kofeina, tauryna, z wyjątkiem substancji, które występują naturalnie. Czyli, proszę Państwa, jeżeli mamy na przykład napój, znaczy to nie jest napój, mamy sok w 100% naturalny, który jest sokiem owocowym, załóżmy jest to sok jabłkowy i nie ma żadnego dodatku cukru, to wówczas w naszej ocenie taki sok nie podlega opłacie cukrowej z tego powodu, że nie zawiera dodatku cukrów, które nie występują w tym napoju naturalnie. Dobrze. Taką my akurat mamy, prezentujemy interpretację. Napojem, jeszcze o tych substancjach słodzących, czyli co to są te substancje słodzące, myślę, że Państwo też dobrze wiecie, ale takie przykładowe to na przykład ksylitol, erytrytol, sorbitole, manitol, sacharyny wszelkiego rodzaju. Także tych substancji słodzących jest bardzo, bardzo dużo. Później Dawid, myślę, Państwu opowie, jaka jest różnica też, jeżeli w ramach jednego produktu jest, w ramach jakiegoś napoju jest dodatek cukru, a jak to się przekłada na opłatę, na wysokość opłaty, jeśli jest tylko dodatek tych substancji słodzących. Ale to będzie w dalszej części naszej prezentacji. Ustawa też zawiera dość sporo wyłączeń, więc myślę, że warto przejść przez te wyłączenia. Są to wyroby na przykład, gdzie na pierwszym miejscu w składzie produktów jest mleko lub jego przetwory, a więc wszelkiego rodzaju jogurty, maślanki, kefiry, mleko słodzone, które na pierwszym miejscu w składzie produktów jest mleko lub przetwory mleczne, wówczas taki wyrób nie podlega, taki produkt nie podlega opłacie cukrowej. Wyłączone są preparaty do początkowego dalszego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Tutaj ważne jest też wyroby akcyzowe w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a więc na przykład piwa, które są smakowe, które podlegają podatkowi akcyzowemu, nie będą podlegały opłacie cukrowej. Napój, gdzie udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukru jest mniejsza lub równa 5 gramom na 100 ml napoju. To jest ważne, że musimy to czytać łącznie. A więc wtedy, kiedy w danym napoju jest dość spora zawartość soku owocowego, na przykład 80%, to też musimy patrzeć, jaka jest zawartość cukru w przeliczeniu na 100 ml napoju. I tak, Dominika, jak rozmawialiśmy, ta opłata cukrowa, wprowadzenie tej opłaty cukrowej jednak zmieniła to podejście producentów właśnie, którzy to co zauważyliśmy, że producenci postawili na zmianę składu właśnie w oparciu o tym przykładzie, który mówisz, czyli jeżeli, czyli albo zwiększali ten wkład ten udziału masowego soku owocowego powyżej 20%, albo zmniejszali ilość cukru w 100 ml napoju, żeby po prostu skorzystać z tego wyłączenia.
I wtedy zwiększając ten udział tego soku owocowego i zmniejszając cukier, bądź zmniejszając cukier, właśnie skorzystali z wyłączenia. Czyli można powiedzieć, że ten cel uzdrowienia tych soków, które z samej racji powinny być zdrowe, no jak gdyby został spełniony. To tak tylko tytułem. Zgadza się, co prawda. Też się spotkałam z sytuacją, kiedy klient powiedział nam, że w związku z tą zmianą receptury i zmniejszoną ilością cukru, później klienci dzwonili na przykład do takiego przedsiębiorcy i mówili, że proszę Państwa, ale ten napój nie smakuje tak samo. Co się stało? Jest mniej smaczny, a więc był mniej słodki. Też nie podlegają opłacie roztwory węglowodanowo-elektrolitowe, tylko też tutaj jest warunek taki, że zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 gramom w przeliczeniu na 100 ml napoju. Co podlega na opłacie? No przede wszystkim jest to wprowadzenie na rynek krajowy napojów. Też tutaj Państwu pokażemy pewną dziurę w tych przepisach. To znaczy, opłacie podlega sprzedaż napoju przez podmiot obowiązany do zapłaty opłaty. Za chwilę o podmiocie zobowiązanym do zapłaty opłaty powiem, do pierwszego punktu, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna. A więc możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy na przykład polski producent takich napojów on jest podmiotem zobowiązanym na przykład do zapłaty opłaty i sprzedaje do pierwszego punktu, w którym jest sprzedaż detaliczna prowadzona, a więc na przykład sprzedaje do sklepu spożywczego. Wówczas taki producent jest zobowiązany do zapłaty opłaty. Ale na przykład jeżeli sprzedaż napojów jest dokonywana przez podmiot, który prowadzi hurtownię spożywczą i ten podmiot, on sprzedaje właśnie do punktów sprzedaży detalicznej, a więc na przykład do sklepów, to wówczas taki hurtownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty. A więc tu zawsze trzeba się zastanowić, który podmiot w tym całym łańcuszku dystrybucji jest zobowiązany do zapłaty podatku cukrowego. Sprzedaż detaliczna jest to sprzedaż napojów dokonywana na terytorium Polski właśnie przez producenta, przez zamawiającego, przez przedsiębiorcę, który nabywa napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tak było wcześniej, teraz z WNT od 1 maja, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importera napojów. Przez sprzedaż detaliczną rozumie się, proszę Państwa, zarówno dokonywanie na terytorium Polski w ramach działalności gospodarczej odpłatnego zbywania towarów konsumentom, a więc to musi być na rzecz konsumentów sprzedaż, na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa, także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi niezaewidencjonowanej odrębnie. Proszę Państwa, pojawiło się wiele pytań dotyczących na przykład sprzedaży internetowej. Czy taka sprzedaż internetowa w ogóle podlega pod sprzedaż detaliczną? No i w naszej ocenie nie podlega, ponieważ nie jest to umowa zawarta ani w lokalu przedsiębiorstwa, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, ponieważ zgodnie z tą ustawą o prawach konsumenta konieczna jest obecność dwóch osób, dwóch stron, a więc i nabywcy, i sprzedawcy, czyli na przykład poza lokalem przedsiębiorstwa, może być to na przykład na jakichś targowiskach, czy na jakichś takich różnych eventach branżowych, które teraz też są dość popularne. Także tutaj w naszej ocenie ta sprzedaż internetowa nie będzie podlegała pod podatek cukrowy. I też ważna informacja, że jeżeli sprzedajemy jednocześnie, prowadzimy sprzedaż detaliczną, sprzedajemy na rzecz podmiotu, który prowadzi jednocześnie i sprzedaż detaliczną, i sprzedaż hurtową, to wówczas ten podmiot, który dokonuje takiej sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty podatku cukrowego.
Czyli mamy na przykład do czynienia z producentem, który sprzedaje na rzecz hurtownika, ale ten hurtownik jednocześnie prowadzi sprzedaż detaliczną, bo na przykład ma swój własny sklepik. To wówczas już to producent jest zobowiązany do zapłaty takiej opłaty cukrowej. I o tym, kto jest zobowiązany do zapłaty opłaty cukrowej, czyli kto jest tym podatnikiem, już trochę mówiłam wcześniej. Natomiast obowiązek zapłaty, tutaj jest takie podsumowanie, czyli on ciąży na osobie fizycznej, prawnej, jednostce organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, która sprzedaje napoje do punktów sprzedaży detalicznej, a więc na przykład producent lub hurtownik, prowadzi sprzedaż detaliczną napojów w przypadku producenta, a więc producent również dokonuje takiej sprzedaży detalicznej, podmiotu, który nabywa, to nabywa w ramach wewnątrzwspólnotowej było dostawy, będzie nabycia towarów lub importera napoju, czyli na przykład taki importer napoju, który sprowadza napój, załóżmy, nie wiem, z Chin i prowadzi taką sprzedaż detaliczną tutaj w Polsce, jest zobowiązany do zapłaty podatku cukrowego. Bądź podmiot, który zamawia u producenta wyprodukowanie napoju, jeżeli skład tego napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy dotyczącej wyprodukowania takiego napoju dla zamawiającego. Czyli jeżeli sprzedajecie Państwo jakieś produkty pod marką własną i zlecacie wyprodukowanie takiego napoju według specyficznej receptury, to wówczas występujecie w roli zamawiającego i taki zamawiający jest zobowiązany do zapłaty podatku cukrowego. W takim też przypadku producent jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zawarciu takiej umowy, ale też jest zobowiązany do przekazania takich informacji na rzecz zamawiającego w takim terminie, żeby zamawiający był w stanie, proszę Państwa, wywiązać się ze swoich obowiązków, czyli złożyć deklarację i zapłacić podatek. Jeżeli mamy podmiot, który sprzedaje napoje dla innego przedsiębiorcy, który prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak też sprzedaż hurtową, to opłatę należy pobierać od wszystkich sprzedanych napojów. I jeżeli później na przykład w zakresie takiego hurtownika, który nabył towary i dalej je odsprzedaje, to już nie jest zobowiązany do taki hurtownik od tych napojów nie jest zobowiązany do poboru podatku cukrowego. Jeszcze odnośnie zamawiającego, czyli produkcji na zlecenie, może jeszcze taka uwaga, trochę na marginesie. Natomiast jeżeli eksportujemy towary, produkujemy tutaj w Polsce towary i eksportujemy je za granicę, na przykład do Azji, Afryki, Ameryki Południowej czy Północnej, no to wówczas obowiązek zapłaty, nie ma tego obowiązku, on nie powstaje, ponieważ ustawa mówi wprost o sprzedaży na terytorium Polski. I to samo w przypadku zamawiającego, czyli jeżeli on będzie sprzedawał tylko i wyłącznie, będzie te towary eksportował, te produkty, te napoje, no to wówczas nie będzie musiał z tego tytułu płacić opłaty cukrowej. Jeżeli zarówno sprzedaje i w Polsce, i za granicą, no to obowiązek ten podatkowy ciąży wyłącznie w stosunku do tych napojów sprzedawanych w Polsce.
I tutaj też kilka informacji o tym, że taki producent musi poinformować organ o tym, że zawarł taką umowę z zamawiającym i musi poinformować Urząd Skarbowy też o składzie tych napojów. Producent napojów ma obowiązek przekazać również takie informacje zamawiającemu. I taka informacja o zawarciu umowy, którą producent musi przekazać, to jest, musi zawierać zarówno dane producenta, zamawiającego, jak też skład napojów, czyli ile na przykład tam jest cukrów, zawartości w przeliczeniu na 100 ml, o dodatku kofeiny, tauryny, ale proszę Państwa, zgodnie z etykietą. Także ci przedsiębiorcy, którzy się na przykład bali, że tutaj trochę może być skład etykiety nieznacznie się różnić w stosunku do rzeczywistej zawartości cukru, bo ona wynika na przykład z partii towaru, którego się używa do, mówię teraz o na przykład owocach czy warzywach, które w samym swoim składzie mają różne właściwości. Jedno jabłko jest bardziej słodkie, drugie mniej słodkie, prawda? No to przekazujemy zgodnie z etykietą te informacje. I kiedy powstaje taki obowiązek zapłaty? Jakie są terminy płatności? Do 25 dnia następującego miesiąca, proszę Państwa. Czyli w skrócie można powiedzieć, jeżeli sprzedaliście Państwo towar w marcu, no to wówczas musicie dokonać zapłaty, wyliczyć opłatę i zapłacić do 25 dnia miesiąca następnego, a więc do 25 kwietnia. Organem właściwym jest naczelnik Urzędu Skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, siedzibę podmiotu, który jest zobowiązany do zapłaty opłaty. I ta opłata od środków spożywczych, czyli podatek cukrowy, stanowi koszt uzyskania przychodów, także można go odliczyć od swojego dochodu. Wiadomo, że jest to element cenotwórczy, podatek cukrowy, a więc on jest doliczany do ceny tego produktu. I podobnie w przypadku VAT-u, czyli on tak naprawdę podwyższa kwotę podatku VAT do zapłaty. Dawid, przekazuje głos, wysokość opłaty. Jak należy kalkulować taką opłatę? Już jak gdyby. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, no, tak jak wspominała i mówiła o tym Dominika, no jak gdyby wprowadzenie tej opłaty, bo tak Ministerstwo Finansów dalej definiuje, no, co jakby nie patrzeć, tą daninę, to spełniło, tak jak właśnie wspominała Dominika, z danych dostępnych i wskazanych w stosunku styczeń-luty 2021, a rok wcześniej, to średnia cena za litr produktu, mówimy o napojach gazowanych, wzrosła o 26%, gdzie wolumen kategorii spadł o 16%, czyli można powiedzieć, że zainteresowanie tymi produktami spadło, a ceny poszły w górę. Tak jak właśnie wskazywała Dominika, te interpretacje indywidualne, fiskus, te kompetencje zostały już jak gdyby jasno określone, I będą te interpretacje indywidualne, czyli wnioski o wydanie będą już wydawane w trybie ordynacji podatkowej i jak gdyby tu już nie będzie tych problemów. I tam będą 2 miesiące na wydanie tych interpretacji w stosunku do wniosków, które złożone zostały do końca zeszłego roku, do 31 grudnia, a 3 miesiące, jeżeli te wnioski zostały złożone po 1 stycznia 2021. Z interpretacji indywidualnych, które się pojawiły po opublikowaniu zmian po wprowadzeniu tej nowelizacji i wprowadzeniu zmian do ustawy o zdrowiu publicznym od stycznia,
W jednej z interpretacji indywidualnych zostały potwierdzone stanowisko podatnika, mianowicie, że opłata od środków spożywczych została uznana, stanowi zgodnie z tym artykułem 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi tą inną należność o podobnym charakterze i wchodzi ona do podstawy opodatkowania VAT-em, czyli zwiększając jej wysokość. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że tam podatnik zada pytanie, czy opłata środków spożywczych musi stanowić wyodrębnioną treść na fakturze. No i organ podatkowy wskazał, jakie dane powinna zawierać faktura i nie jest to jak gdyby obligatoryjny element faktury, ale jeżeli już któryś producent czy osoby obowiązane do uiszczenia tej opłaty na takich fakturach sprzedażowych chciałyby umieścić, to proszę tylko pamiętać, że przy tej opłacie ona też powinna podlegać pod stawkę podatku odpowiednią do produktu, który, czy usługę, którą realizuje. Czyli tak jak właśnie wspominała Dominika, no z jednej strony no przyniosła ta opłata no, ten element fiskalny, bo były to dane na koniec marca i tam było właśnie około 70-76 milionów, chyba do tam 75 z kawałkiem i to były dane na koniec marca, więc mamy jeszcze kwiecień i to były dane za styczeń. I tak jak właśnie wspominała Dominika i co zostało też potwierdzone z tej interpretacji indywidualnej, ta opłata o środku spożywczym wchodzi w skład podstawy opodatkowania, czyli mamy jeszcze dodatkowe, o których się nie mówi, wpływy po prostu zwiększone w VAT-cie, związane z wprowadzeniem tej opłaty od środków spożywczych. Ta opłata miała też wpływ na zmianę składów receptur, o czym już właśnie mówiliśmy przy tych sokach, w których jest ten udział tych soków naturalnych, gdzie wielu przedsiębiorców bądź zmienia opakowania, bo to działa tak bardziej na psychikę konsumentów, bądź zmienia po prostu, gdzie producenci postawili na zmianę składu tych napojów, zwiększając tą ilość tych soków naturalnych w tych napojach, bądź zmniejszając poniżej 5 gramów, bo tam jest to wyłączenie, bo przy tych produktach to musi być zawarte soku powyżej 5 gramów. Jeżeli nie, to mamy to wyłączenie, o którym wspominała Dominika. I tutaj mamy, na tym slajdzie mamy omówione jak gdyby generalny, zaraz Państwu pokażę to na przykładzie, ale mamy tutaj jak gdyby generalne zasady dotyczące wyliczenia tej opłaty od środków spożywczych. Czyli mamy tą opłatę stałą, która wynosi 50 groszy za zawartość cukru w ilości równej lub mniejszej, i opłatę zmienną. Zawartość cukru będzie równej mniejszej niż 5 gramów w 100 mililitrach, to jest ważne, i jakiejkolwiek ilości substancji tej słodzącej, czyli tego ksylitolu, aspartamu, czyli co do cukru ważna jest ta ilość, czyli 5 gramów, a jeśli chodzi o substancje słodzące, to nie jest ważne, jak wskazuje literalnie ustawa, jest tam mowa o jakiejkolwiek zawartości jednej substancji słodzącej. Opłata zmienna to jest 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Napoje zawierające, zaraz Państwu to pokażemy na przykładach, napoje zawierające powyżej 5 gramów cukru w 100 ml, to jak gdyby zgodnie z ustawą jest to suma powyższych opłat. Napoje, które zawierają cukier bądź nie, ale zawierają kofeinę lub taurynę w swoim składzie, to bez względu na zawartość i ilość tej kofeiny lub tauryny mamy 10 groszy w przeliczeniu na litr napoju. Jeżeli mamy napoje zawierające substancje słodzące oraz te aktywne powyżej, to jak gdyby opłacie podlega suma tych opłat. Zaokrągla się taką zawartość cukru w 100 ml, zaokrąglana w górę do pełnego grama. I to jest też ważne, maksymalna wysokość opłaty to jest złoty 20 zł w przeliczeniu na litr napoju. Czyli potem Państwu też pokażę, jak będzie przy wypełnianiu tego formularza CUK1, gdzie będziemy mieli w sumowaniu na przykład 2 litry napoju,
to wtedy ta maksymalna wysokość opłaty, no, wielokrotność tego, czyli 2,40. Jeszcze jest wprowadzona, no, można powiedzieć, jest taka niższa opłata, czyli obejmuje ona napoje zawierające powyżej 5 gramów cukru, których udział masowy soku, to jest o tym, o czym mówiłem wcześniej, gdzie udział masowy soku owocowego, warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi. Czyli tutaj jak gdyby nie jest, nie ma tej opłaty stałej w wysokości 50 groszy, tylko tu na ten segment napojów jest nakładana tylko część zmienna opłaty, czyli te 5 groszy w przeliczeniu na gram cukru powyżej 5 gramów. Już momencik. Tutaj mamy przykłady, gdzie mamy napój, w jaki sposób liczyć wysokość tego podatku cukrowego. Pierwszy przykład to jest, gdzie mamy napój zgodnie z definicją z ustawy. W 100 ml napoju mamy 3 gramy cukru. No to jak gdyby, czy miałby 1 gram cukru, 2, 3, 4, to zawartość cukru lub substancji słodzącej jest poniżej 5 gramów, czyli tutaj jest jak gdyby ta opłata stała i tutaj wysokość opłaty od litra napoju wynosi 50 groszy. Jeżeli mamy już powyżej zawartość cukru lub substancji słodzącej powyżej 5 gramów w 100 ml napoju, to mamy już tą część stałą i część zmienną. Czyli do 5 gramów mamy tą opłatę stałą 50 groszy, a powyżej mamy tą część zmienną, czyli w tym wypadku to będzie 5 gramów, czyli 5 gramów razy 6, przepraszam, 6 razy 5 gramów to jest 30 groszy, czyli wysokość opłaty od litra napoju będzie wynosiła 80 groszy. W przypadku, gdy będziemy mieli 6 gramów cukru i napój będzie zawierał te 21% soku owocowego, to tutaj nie ma tej opłaty jak gdyby stałej, tylko będzie wynosiła zmienną, czyli powyżej tych 5 gramów, czyli opłata będzie wynosiła 5 groszy. Jeżeli w napoju będziemy mieli substancję słodzącą plus kofeinę, bez względu na to, tak jak wskazywałem, jakakolwiek zawartość substancji słodzącej, czy to ksylitolu, aspartamu, czy stewi, to wtedy mamy tą opłatę stałą 50 groszy, plus bez względu na to, jaka będzie zawartość tauryny czy kofeiny w napoju, to będzie to 10 groszy, czyli łącznie suma tych opłat będzie wychodziła 60 groszy. I ostatni przykład, gdzie będziemy mieli 20 gramów cukru w napoju, substancje słodzące plus taurynę, to będzie to suma tych opłat, gdzie oczywiście 50 groszy to jest do tych 5 gramów, 15 ponad mnożymy przez 5 groszy, czyli 75 groszy plus 10 groszy. To jest opłata za taurynę, która jest zawarta w napoju, czyli łącznie wychodzi nam suma tych opłat złoty 35. Jednakże proszę pamiętać, że tam jest zastrzeżenie, że opłata maksymalna wynosi złoty 20 odnośnie litrze napoju, czyli zmniejszamy tą opłatę do złoty 20. Czyli Dawid, podsumowując, jeżeli mamy sam dodatek tych substancji słodzących, to rozumiem, że wtedy nie mamy, mamy mniejszą opłatę, tak? Nie, mamy 50 groszy. To jest ta opłata stała. To jest... Dobrze, ale to kofeiny, taurynę, jak mamy dodatek. Tak, bez względu na to, jak mamy kofeinę, taurynę, to bez względu na ilość, tak samo jak jest tutaj wskazane, na wysokość opłaty 50 groszy zawartość cukru lub za zawartość jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej. Tu mamy jeszcze wyliczenie, które mieliśmy już przygotowane w grudniu wskazywaliśmy na naszych webinarach. Po prostu przykład jest, gdzie mamy wysokość podatku cukrowego dla syropu.
przykładowego z rynku do kawy, gdzie zawartość cukru w 100 mg to była 76 gramów, pojemność opakowania 490 ml. Wzór mają Państwo podany na slajdzie, czyli podatek cukrowy, czyli ta 50 groszy to jest ta część stała, powyżej tych, czyli odejmujemy od 76 tą część stałą, czyli 5 gramów, czyli będzie 71 groszy razy 5 groszy, to jest ta opłata zmienna, no i mnożymy ją przez tą pojemność opakowania w litrach, czyli tutaj wychodzi złoty 98 zł. Maksymalna wysokość za litr jest złoty 20, czyli maksymalna wysokość opłaty dla tego syropu 490 ml to jest 59 groszy. Drugi przykład to jest wysokość tego wyliczona podatku cukrowego dla napoju energetycznego, gdzie zawartość cukru jest przykładowo 11 gram. Zawartość kofeiny, tak jak wskazywałem, jest bez względu na to, jaka jest zawartość kofeiny, tauryny w napoju i jest część stała, te 10 groszy. I tu też mamy podany wzór, gdzie łączna wysokość to będzie ta część stała, 50 groszy. Część zmienna, czyli tu będzie 6 gramów razy 5 groszy plus 10 groszy jest to opłata stała od zawartości kofeiny i przez pojemność, mnożymy to przez pojemność opakowania, czyli taka puszka napoju energetycznego winna wzrosnąć o 23 groszy. To znaczy opłata od środków spożywczych dotycząca takiego energetyka wzrosła nam o 23 grosze. Wymogi dokumentacyjne. Formularz i ta informacja CUK 1 służy do wykazywania tych produktów, które podlegają opłacie cukrowej na podstawie artykułu 12a ustawy o zdrowiu publicznym. Informacja taka co do zasady, to jak Państwo ci, co wypełniali, to doskonale wiedzą, czyli powinna zawierać okres, za który jest składana, miejsce składania, cel, czy mamy do czynienia z korektą, bądź ze złożeniem deklaracji, dane podmiotu obowiązanego do zapłaty, kwotę i teraz z dniem 1 maja zostanie wprowadzony dodatkowy jak gdyby element, czyli kwotę opłaty naliczonej od naporów zwróconych, pomniejszającą kwotę należnej opłaty. I teraz jest jeszcze taka kwestia, co w sytuacji, jak dokonać tej korekty, bo to jest dość istotne, czyli o pomniejszenie opłaty z powodu zwrotu towaru. Czyli przykładowo opłatę z tytułu danego napoju wykazaliśmy w deklaracji sobie za styczeń. Przyjmijmy w kwietniu, następuje zwrot tego towaru, czyli konieczność pomniejszenia tej opłaty. To w takiej sytuacji korektę deklaracji musimy złożyć za ten styczeń, gdzie była ta pierwotna deklaracja, pomniejszając odpowiednio właśnie tą pozycję deklaracji o dokonane zwroty. I jeśli w związku z tym pomniejszeniem oczywiście wystąpi czy powstanie nadpłata, no to wtedy należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W dalszej kolejności taka informacja winna zawierać kwotę opłaty do zapłaty, informacje o opłacie, czyli one są tam podzielone w tym formularzu, czyli łączna kwota opłaty, te kwoty opłat za poszczególne napoje, czy zawierające cukier, substancje aktywne, czyli te słodzące, liczbę litrów napoju, informacje o fakturach, i datę, podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty i pouczenie, to już jest dla fiskusa bardzo istotne, że informacja będzie stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Myślę, że też ważne jest, Dawid, żeby podkreślić, w jaki sposób można złożyć ten formularz, bo na początku jeszcze tak było dużo wątpliwości. Wiedzieliśmy, że elektronicznie, natomiast formularz pojawił się dość późno. I jest możliwość podpisania wyłącznie podpisem kwalifikowanym, więc tak, się nie uwierzytelnicie Państwo na przykład ePUAP-em. Tak, dokładnie. W inny sposób.
Tak, czyli ten CUK1 składa się w postaci elektronicznej i można ją podpisać wyłącznie, tak jak właśnie Dominika tutaj wskazuje, podpisem kwalifikowanym. Więc o sankcjach może już nie będziemy mówić, tylko tyle, że ta opłata sankcyjna, tak jak wskazywała Dominika, co do zasady opłata, no tak jak wskazywaliśmy, stanowi koszt uzyskania przychodu, natomiast ta opłata sankcyjna z racji tej sankcji, jak gdyby, no jeżeli Państwo nie złożycie, bądź złożycie po terminie, nie złożycie czynnego żalu, to niestety taka zapłacona opłata sankcyjna nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu. Mamy pytanie od uczestnika. Czy jako producent syropów możemy być zwolnieni z opłaty cukrowej, sprzedając je w naszym sklepie internetowym? Dane odbiorcy są nam znane. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, bo ustawa o tym podatku cukrowym referuje do tej ustawy o prawach konsumenta, definiując sprzedaż detaliczną. I w lokalu przedsiębiorstwa to każdy automatycznie, intuicyjnie czuje, prawda, co to znaczy, że musi być obecność dwóch stron. Natomiast poza lokalem przedsiębiorstwa jest, to jest tak jak mówiłam, na przykład na jakichś wydarzeniach takich branżowych, natomiast poza lokalem przedsiębiorstwa jest również wymagana nawiązanie relacji, jest wymagane w taki bezpośredni sposób, czyli nabywca, sprzedawca. Jeżeli w ten sposób Państwo nawiązaliście relacje i dopiero później jest dokonywana ta sprzedaż internetowa na odległość, no to wówczas to będzie podlegało podatkowi cukrowemu. Natomiast co do zasady, taka zwykła sprzedaż na odległość przez internet, nawet jak znamy dane odbiorcy, no bo przecież musimy mu wysłać, prawda, i zazwyczaj te dane jednak posiadamy, to w naszej ocenie taka sprzedaż internetowa nie będzie podlegała podatkowi cukrowemu. Także... Jeszcze Dominika, przypomniało mi się z ostatniego webinaru taka sytuacja, gdzie... Jeszcze jest jedno pytanie, Dawidzie, więc może szybko przeczytam i później, bo też o tym nawet dzisiaj rozmawialiśmy. Czy produkując piwo bezalkoholowe z użyciem pulp owocowych, podlegamy też pod opłatę podatku cukrowego? No i proszę Państwa, takie piwa bezalkoholowe, czyli takie, które nie mają zawartości alkoholu, nie podlegają pod podatek akcyzowy. W związku z tym one spełniają, mogą spełniać definicję napoju i podlegać opodatkowaniu. Natomiast jeżeli jest tam, występują cukry wyłącznie naturalne, czyli z soków owocowych, z pulp owocowych i nie ma żadnego innego dodatku cukru, substancji słodzącej, czy też tych substancji słodzących, no to wówczas nie będzie tego podatku cukrowego obowiązku płacenia w mojej ocenie, dlatego że musimy wyjść od definicji napoju, a więc, że z wyłączeniem cukrów występujących naturalnie. Jeżeli dany napój zawiera cukry, które występują wyłącznie naturalnie, dany, tak jak tutaj w przypadku piwa bezalkoholowego, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie, to wówczas rzeczywiście nie będzie trzeba płacić tego podatku cukrowego. Natomiast jeżeli jest zawartość innego cukru, no to wówczas już tak. Tak, właśnie to też zauważyliśmy tendencję, że niektóre piwa, które były bezalkoholowe z dodatkiem cukru, stały się, to ciekawe rozwiązanie, stały się jak gdyby piwami z małą zawartością alkoholu, czyli tam 1-2%, czyli stały się już piwami alkoholowymi, czyli spełniają już tą definicję wyłączenia, czyli artykuł 12b ustęp 2 ustawy, czyli generalnie spełniają definicję wyrobu akcyzowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Czyli w takim wypadku podlegają pod wyłączenie z ustawy.
Dominika, po prostu nie widzę, bo ja nie widzę pytań, czy Państwo... Znaczy nie... tak, tutaj się pojawiły jeszcze, tutaj Pani doprecyzowała, że chodzi o piwa kraftowe, które mają cukier pochodzący z pulp owocowych, więc dobrze zrozumiałam pytanie. I jest następne pytanie, czy napój na bazie serwatki i soku owocowego zawierający rozłożoną wcześniej laktozę na glukozę i galaktozę w ilości 9 gramów na 100 ml podlega opłacie cukrowej. No i teraz jest pytanie moje może takie, bo tu musimy chyba bardziej doprecyzować ten stan faktyczny, bo nie zawsze się tak da prosto odpowiedzieć tak lub nie, jaki jest skład tego napoju, czy ta serwatka, rozumiem, że ona pochodzi z mleka, czy jest w pierwszym składzie, czy jest na pierwszym miejscu właśnie w tym wykazie na etykiecie, bo to też jest, bo wtedy podlega wyłączeniu, czyli te produkty mleczne, które w pierwszym składzie mają właśnie mleko, to nie podlegają podatkowi cukrowemu, tak, bo są z niego wyłączone. Tak, z jego przetwory, między innymi mleczne napoje fermentowane. Więc należałoby się chyba zastanowić, czy nie podlegałoby pod to wyłączenie z artykułu 12b ust. 2 ustawy. Tak, tutaj potwierdzają Państwo, że serwatka jest na pierwszym miejscu, więc w naszej ocenie można powiedzieć, że to powinno podlegać wyłączeniu. Tutaj też Pani Agnieszka zadała pytanie, czy podatek cukrowy obejmuje restauratora, który podaje lemoniadę na własnym syropie? Czy na przykład tylko wtedy, gdy sprzedaje go jako gotowy produkt? Więc tak, tutaj też mieliśmy z tym różne wątpliwości dotyczące restauratorów. Słucham? I to w grudniu jeszcze. I to jeszcze tak, w grudniu, bo zastanawialiśmy się, czy na przykład w kawiarni podawanie kawy, gdzie dodaje się, prawda, syropy, czy to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem cukrowym. I jeżeli jest skład tego syropu, to są właśnie cukry, tutaj jest ten własny wyrób i lemoniada jest z użyciem właśnie tych cukrów, no to wówczas tak, no bo to jest... do pierwszego, ale też pytanie, bo tutaj musimy sprzedawać do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej, a więc nie w zakresie, czyli kto jest zobowiązany, no bo co do zasady, tak, taka lemoniada będzie podlegała podatkowi cukrowemu. Natomiast możemy powiedzieć, że jesteśmy producentem takiej lemoniady i dokonujemy sprzedaży detalicznej i w związku z tym powinniśmy zapłacić podatek od takiej lemoniady. Tak. Więcej pytań chyba nie widzę. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, więcej pytań, a wiemy, że zawsze jest dużo wątpliwości związanych z podatkiem cukrowym, może też dlatego, że jest to dość nowa opłata i jeszcze nie jest, jest dość mało interpretacji podatkowych na ten moment jeszcze. Też chyba z tego powodu, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli takiego też trochę sporu kompetencyjnego między dwoma ministerstwami. Nie wiem, czy to dobrze zinterpretowałam. Natomiast dopiero teraz, prawda, pojawiła się ta ostatnia nowelizacja, która już wprost wskazała, że to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie odpowiedzialny za udzielanie takich interpretacji wiążących. Także myślę, że w przeciągu następnych 2 miesięcy będzie też trochę więcej wiadomo co do rodzaju produktów i sytuacji, które będą podlegały podatkowi cukrowemu. Niemniej jednak, jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Tak, bo wiesz, Dominika, przypomniało mi się właśnie wtedy, jak mieliśmy webinar i dyskutowaliśmy, wrócę do tego wewnątrzwspólnotowego nabycia, gdzie jakiś pan zapytał, czy jak będzie dokonywał WDT, a potem WNT, to może w cudzysłowie ominąć ten podatek. No więc... Znaczy tak, no pomysłów jest naprawdę dużo. Tak. Tutaj pani Agnieszka jeszcze pyta odnośnie właśnie restauratora i to źródło tej interpretacji. Ja mogę powiedzieć, że to jest po prostu nasz wniosek wynikający z analizy przepisów tej ustawy, która wprowadziła podatek cukrowy. Nie mam wprost takiego potwierdzenia, że Ministerstwo Zdrowia bądź Finansów powiedziało tak, proszę Państwa, restaurator musi albo nie musi płacić. Natomiast wyinterpretowaliśmy to po prostu z przepisów, które mówią, że producent, który dokonuje sprzedaży detalicznej, podlega obowiązkowi zapłaty podatku cukrowego. Dokładnie tak. Także myślę, że to na tyle. Zmieściliśmy się w czasie. Także serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę, za pytania i ja życzę ze swojej strony miłego dnia i tygodnia. Także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu za uwagę i życzę również Państwu miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy.